pulling me apart this time. Everything is never ending. Slipped into a parallel. Be in love again. Be in love again. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony. No, witam was w kolejnym odcinku z Unravela. Słuchajcie, ostatnio przeszliśmy cały level za jednym razem. I dzisiaj startujemy z mapą Off the Rails. Jakiś tam młyn w tle mamy. Wycięte literki. O! Czyżby jakaś miłość? Ciekawe, czy to już kwestia tego, że dzieci wyrosły, czy może się cofamy i to tak naprawdę ci rodzice tych dzieci są na tym zdjęciu. Piękni, młodzi, zakochani. Znowu mamy leśne klimaty. Jakieś tam pieczareczki w tle. Kureczki i inne tego typu rzeczy. Ciekawe, czy będzie pociąg widmo. Kto kojarzy opowieść z pociągiem widmo? Bardzo proszę o informację w komentarzyku. Ciekawe, czy jakbym tu postawę wystarczająco długo, to by mnie ciapą przyjechał. Ale chyba wolę się nie upewniać. Myślę, że jest wystarczająco innych sposobów na to, żeby w tej grze umrzeć i ja to ogarniam. Wiecie, i to jest jeden z tych momentów, gdzie kojarzy mi się ten żart odnośnie tego, że jak ktoś idzie parkiem i widzi te wszystkie imiona wyryte, znaczy te inicjały wyryte w drzewach, to myśli o tym, ile osób chodzi na randkę z nożem. I chyba coś w tym jest. Tutaj mamy... Aż on przydupcyła. Jaki ładny mostek tam w tle. O, wąż. Wąż rzeczny. Tu. Jest niebezpieczny. No tutaj nic nie zdziałamy. Próbujmy się tu odbić, czy coś... No wyglądało mi to na równoważnie. Czekaj, jest jeszcze jedna opcja. Muszę wam bardzo podziękować, bo wy mnie tak wspieraliście ostatnio i tak się cieszyliście, jak coś mi tam wyszło i widzę to na dole, tylko jak się tam kuźwa dostać. Czy dam radę się rozbujać na tyle, żeby tam... No nie. Nie. Jarny, dobra. Pokombinujmy gdzieś dalej, może coś bardziej. No cóż, umarłam, ale się ten... Wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie... Aha... Ciągnij! To spróbuję tutaj zrobić wyskocznie. Aha,
nie robi się, okej? Okay. Chociaż dla pewności to zawiąże, ale... A, basen... Chyba, że się mam rozbujać tu. Myślicie, że tam dolecę? O, Jesus Christ. Tak bardzo, Jolo. A tu dam radę się rozbujać? Trochę w górę jarnę. W górę! Ciągnij! No przecież uciągłam! O, fucker! Jezus Maria. Co ja się tu... Nie wiem, czy to mi coś da, chyba nie. A właśnie, bo chyba dziękowałam za właśnie wiarę we mnie. Nie będę ukrywać, że bardzo mnie podbudowały wasze komentarze, że w ogóle teraz się to trochę inaczej ogląda, jak ja przestałam się tak spinać na tą grę. Czy ja tam doskoczę? Są w ogóle jakieś... O fucken! Chyba, że się tu mam rozbujać, bo chyba nie doskoczy taki kawał. Wiecie co, ja się tu zawiążę i się teraz z tego będę bujać. Jak daleko jestem się tu w stanie rozbujać. Jezus, wskoczyłam, dobra. Save point, jest save point, 7 minut, nie, to lecimy dalej. Mamy niteczkę. Wbijaj jarno, nie krępuj się. Co teraz? Chyba w tą. Wypłynęła nam tu deska. Co z nią dalej? Czy ja się przemieszczam? Chyba się przemieszczam. Sorry, ale ja się tak... Z dziewku się skupiam. O kurwa. Tam nie... Jakie sprytne. Ło! Chyba jakiś żart. Bo checkpoint 7 minut, lecimy dalej. Czemu mi nie chce wyskoczyć? Jarny, jak mówię podskocz, to ty mnie podskocz! Ja pierdolę. Nie!
Muszę chyba wyskoczyć w momencie, kiedy to idzie w górę. Muszę tu... doskoczyć. Stawiam sobie na skra... Przeżyłam! Się kurwa wybił. Mały dziad. Ja nie dam rady, ja nie dam rady. Nie mam kurwa wyjścia. Albo nie dam rady. Nie no, dam radę. Dam radę. Powiem, że strasznie dziwnie się na tym skacze. Nie do końca ogarniam logiki tego, jak powinnam wyskoczyć. No przecież tam doskoczył! Czemu się nie złapał? On tak jakby leci w dół. Czemu ty nie chcesz skakać w górę? Jardy! Dobra, zabij się, bo chcę spróbować sobie przejść na klawiaturze. Tam się skacze, dobra. No i on mi skacze w bok zamiast w górę. Jak ja to wtedy przeskoczyłam? No w ogóle nie chcę wyskoczyć. Nie wiem, w czym się wciąga na klawiaturze. Boże, to bardzo źle zabrzmiało. Nie poddam się. Ale ty mi nie spadaj, Jarny, ja cię bardzo proszę. Już wystarczająco tu jest trudno. Nie musisz dorzucać swoich 3 groszy do tego, naprawdę. Hop. No nie, jak idzie w dół. Zrobię to. On nie chce podskoczyć. Jarny, nie bądź luj. Boże. Jarny, misiu. Nie, tobie dziękuję. Kiedy wszyscy zrobiłam, że tam doskoczył? Chodzi o to, co ja myślę, że chodzi. Nie! Mam teorię, ale zanim wam o niej powiem, to chcę ją sprawdzić. Czyżby? Aj! Wydaje mi się, że trzeba zrobić to z rozbiegu, ale...
To nie jest łatwe. Nie to, żeby w tej grze wiele rzeczy było łatwych, bo nie. Tak! 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 Zrobiłam to! Tędy? O Jezus, tak! Aha. Jarny do góry, do góry, do góry, do... Wciągaj się. Czyli to po prostu trzeba było zrobić z rozbiegu. La moja, ale dałam radę. Dziwne przeczucie, że coś tu się kręci. I mogę to pchnąć. Się odplączę, bo się pewnie miałam przywiązać w drugą stronę. Jezu, już myślałam, że mi tamto stąd spitala. Nie, gdzie? Gdzie? Trochę miałam rację. Dobra, tu nic nie ma. Trololo. A właśnie słuchajcie, bo ostatnio parę osób się pytało, o co chodzi ze zrywką. Ja w ogóle zapomniałam, że jeszcze się osób może nie ogarniać, bo to takie typowo śląsko-częstochowskie. Dobra, nie spierdzieli dalej. Zrywka to jest taka jednorazowa reklamóweczka. Boże, to by trzeba było... No tak trochę wygląda jak... Dajmy sobie to kółko bliżej, sobie. Jezus, jak ja kocham muzykę w tej grze. Zdążę... A, nie poszło tym razem do góry. Nie, nie, chodź! O! Dobra. Jak skaczę z takiej wysokości, to się zawsze staram łapać. To jest gdzieś tam trzasło. Kropo! Złaś! Nie patrz na mnie z wyrzutem, moja droga, tylko... Złaś! O, save point! Save point! Myślę, że jak go tu zepchnę, to będzie... O, oh, fuck'em. Przywiąż się tutaj. Chyba będę go wciągnąć na górę. Nie wiem, po co ta linka tutaj jest. A, okej, okej. Znaczy, zabierz to. Chyba czaję, bo jak... Przywiązuję to do tego, to za mało się przechyla. A jeżeli bym przywiązała to na dole... Tylko w ogóle dam radę? Wydaje mi się, że dam. Myślicie, że jak to przywiążę i teraz to będzie dobrze? Chyba tak. Może ja... Nie, siedzę, się przechylam, patrzę pod kątami. Ale ja tak często mam. I teraz... Haha!
Cigmik. Na górę. Takie miejsca to już wiadomo po co są zrobione, to już się nawet nie ma co zastanawiać. Tu mam jakiś kamyszek. Moment. Zawiąż to tutaj. I teraz tutaj. A, i tu się błyszczały. O, fucken, to chyba trzeba było czasowo wy... Nie mam z tego przejść na liany. Właśnie powinnam do tego przywiązać, wiecie? Źle zabrzmi, ale ja jestem totalnie posrana, jak coś zrobię w tej grze. Okej. Przywiąż się tutaj, chyba byś mógł wejść. Nie? Czy tak z tego może... A może? Dobra, tu coś wygląda, jakby trzeba było związać jedno z drugim. Chuśnij się. Już tak powiem, chluśniem, bo uśniem. Chuśniem, bo uśniem. Dobra, myślę, że tutaj w... Okej. W sensie tu zawiążę na wszelki wypadek, jakbym gdzieś miała spaść. Fuck. Dobra, mamy kłębuszek. Kolejny wąż. Dobra, mamy kłębuszka. To ja się może napiję. Włazimy na górę. Zebraliśmy... O! Zebraliśmy wspomnienie. Wow. Wszystkie? Chowaj się! Nie, kurwa, ja przy tej grze zejdę na zawał, nie? Dajcie mi horrory, się nie boję, ale dajcie mi kuźwa kawałek włóczki i każcie wejść pod górkę, z której spadają kamyczki i robię w gacie, nie? Pozdro 600. Wyżej tutaj nic nie... Ale dostałam w czachę, nie? Pozamiatane. Nie dam rady wejść tu niżej. Chyba, że tu.
To co, no w różek mnie trafiło? To źle brzmi. Tu dalej mam coś, żeby spierdzielić? Chyba, że tutaj zleca. Myślę, że tu się trzeba będzie odbić, czy wystarczy? No cóż, czasami najsprytniejsza nie jestem. Co, ja się tu zawiążę, ja się stąd pobujam. Tu też się zawiążę. Nie, jarny, bujamy się, no. Cyk, myk, cyk. Jarny, nie. Weź się tu przywiąż. Tak, dla pewności. Skąd ja się stąd... Aha, chyba tam widziałam, tak? Myślę, że mam wyskoczyć? Nie. Co mi się wydaje, że muszę się tutaj odwiązać i że to teraz może latać troszkę bardziej. Ha? Sprytna kina bywa sprytna, przy czym bywa jest słowem klucz. Mamy zapis. Czy chyba? A, okej. Dobra, próbuję. Chyba nie jest to, co myślę, że to jest. Please don't. Oh fuck. Wiecie, że to będzie masakra, nie? Albo i nie. Albo i nie. Okej. Nie, no spoko. Chyba jednak w tą stronę. No właśnie. Uuuuh.
Chyba, że... Będzie się chyba... Czy ja tu stąd się będę mogła bezpośrednio dostać na górę, czy... Muszę się odbić z tego? A, nie muszę. Dobra, Jarno, możesz wejść? Dziękuję. Tutaj masz te do wejścia. Okej. W prawo, w lewo. Chyba w prawo. Kudeckie miłości. Totalnie lesbijskiej. Spoko. Ej! Nie. Kurwa, diabong! I pół godziny i rozdział. Miałam co, to se kuźwa ładnie odpuściła, nie? W kolejnym se pluła w brodę. Mamy kolejny znaczek, tym razem nieskończoności. Zauważyliście, że zdjęcie po prawej stronie zaczyna nam się uzupełniać. Na początku tylko ten chłopiec, teraz widzę, że doszła mi druga część. Ej, to jest piękne zdanie, że czasami boli wypuszczenie, jakby opuszczenie kogoś, ale czasami wyjście jest koniecznością. No takie łażenie po torach nie jest zbyt bezpieczne, zwłaszcza, że widzimy, że ciapong je goni. No nic, misiaki, mam nadzieję, że odcinek, że wam się podoba. Trochę się wzruszałam tym napisem końcowym. Ale dobra. Słuchajcie, dziękuję wam za kolejny odcinek. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!